Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Reefers, a to jest kolejny odcinek Dead Island Definitive Edition. Zmierzamy się z kolejnymi problemami na tej wyspie, jesteśmy teraz właśnie na przedmieściach i daliśmy dobrą eskortę Josephowi przez miasto, przedmieścia w sumie. Jesteśmy teraz w kanałach i oczywiście przez te kanały trzeba przejść, pewnie. Zobaczymy, co nam Joseph ma do powiedzenia. We have to get rid of that water. We need to close the valves and raise the floodgates to lower the water level. Will you help me, friends? No dobra. Absolutely. Jedna czaszka, czyli nie powinno być żadnego problemu. Odetnij dopływ wody do kanałów. No dobra. Idziemy. Tam już oczywiście zombiaczek musi być. Dobra, zamykamy. No! Nawet o tym nie myśl. Spadaj na dół. Uuu, tam jest jakiś taki silniejszy. Bum! Koniec jedzenia. Zapraszam na kąpiel. No dobra, okej. Kolejny zawór. Aż kusi. Hehehehe, miłych lotów. Dobra. Co teraz? Pokazuję iść gdzieś tutaj dalej. Dobra. Niestety trzeba będzie tutaj wyczyścić ten teren. Zgaszę latarkę. Co my tu mamy? Nieszkodliwy kastet, 152. Nie, za słabe. O, noga została. Po drabince, siup. Ha! Wiedziałem, kurde ty, że ty wstaniesz. Coś mi tutaj się wydaje... O, jest boomer. Dobra, wybuchnij se. Daj mięsko. Co my tu jeszcze mamy? Napój energetyczny. Złom elektryczny. O, można naprawić. Ja pierdzielę, ile ja mam pieniędzy. Zużyta maczuga ma 147. Wytrzymały kij. No warto byłoby te rzeczy. Chociaż, czekajcie, 133 to nie bardzo. Dobra. Czy ja mogę coś stworzyć? Elektro. Pod napięciem. Ojej. No dobra, no to bierzemy coś tutaj. Koszt. Obezwładniająca prowizoryczna maczeta. Dawaj. I niestety nie mogę już nic więcej zrobić, bo nie mam drutu. Ajajajajajaj. No trudno. Teraz pytanie, gdzie to jest ta... A, jest pod napięciem. Żeby ją ulepszyć. Czemu nie mogę jej ulepszyć? Chyba muszę ją najpierw naprawić. O ja pierdzielę, 254 i uwaga, 602, trochę dużo. Wytrzymały kij, kurczę, tylko trzeba go naprawić najpierw. On tutaj wygląda na porządny oręż, 213, dobra, czyli mam takie dwa porządne. Gdzie jest ten, kurde? Nie mam w ogóle tego w ekwipunku, dawaj mi to tu. Nie no, mam, dobra, tutaj jest. Będziemy siekać. Ja. Dobra, otwieramy. Spuszczamy wodę. I co teraz? Mamy jakiegoś spaślaczka, który... Trochę podpuch.
I taki przezroczysty jest. Dobra, trzeba będzie się go pozbyć. Pokonaj przeciwników w komnacie. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy wy tutaj do mnie przyjdziecie? Chyba raczej nie. Więc ja sobie ciebie kopnę. Wytestuję tą właśnie maczetę. Kurde, trochę ich tam jest, więc wypadałoby ich tutaj ściągnąć ładnie na jakąś... Ty będziesz pluł, nie? Dobra. Może ja po prostu będę do ciebie strzelał? Oj! Cholero ty! Za silny jesteś. Dobra. A ty tak plujesz, dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Oj, oj, oj. I po rączce. Dobra, trzeba uważać na tego plepsa, bo on pluje. Ała. O, no, 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 uciekaj. No nie no, kolejnego zgonu nie mogę mieć. Ach, muszę się wrócić. Muszę wrócić po energetyka. Szkoda, że tutaj nie ma żadnej takiej beczki, żebym mógł rzucić. I na przykład go tam... Bum. Miałbym przynajmniej spokój. W ogóle tutaj nie podniosłem... Właśnie, dowodu tożsamości. Złom elektryczny. I to by było chyba na tyle. Chyba, że coś jeszcze tutaj znajdę. No i jeszcze jeden napój. Dobra. Naładuję sobie latarkę. Tędy sobie nie zejdę. Raczej będzie to boleć. Dobra. Nie ma co przeciągać. O Jezu, ty tu jesteś. Dobra, ty już śpisz. Dobra. Dobra. Dam radę. Dam radę. Dam radę. Ze spokojem. Kopej, kopej go, kopej. Dobra. Okej. No nie wiem, kurde, czy to było takie łatwe. A ty zniknąłeś? Joseph? Czy jesteś już tam na miejscu? Dobra, trzeba będzie przejść kanałami właśnie do zamożnych. Usunąć blokadę. No idziemy oczywiście jakże okropnymi kanałami. Prawdopodobnie do kolejnego aktu. Ulala. Każe mi iść tam, więc ja pójdę sobie tu. Zobaczymy, może coś tutaj podniosę ciekawego. Śpi. Halo? Aha, tutaj chyba byłem. Nie, nie byłem. Co to jest u licha za przejście? Dobra. Trzeba się upewnić ze wszystkim tutaj. Tutaj już nie przejdę, oczywiście. Za to tutaj mogę przejść. Aha! Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o rozwiązanie zagadki, gdzie można iść. Dobra, zgaszę tą latarkę, żeby się trochę naładowała. Niestety nie pomaga to. O, napój energetyczny przyda się. No ci pewnie wstaną. Tam już widzę prześwitującego. Kurde, naprawdę nie ma tutaj żadnej beczki? Jaki masz plecaczek? Le-
O kurde, jak taki zombiak się rozpędzi, to trzeba przyznać, że jest nie do powstrzymania. Dobra, wstaję. No, what the... Sporo ich wstało, a ja niestety nie mam żadnej apteczki, więc muszę niestety uważać. Naprawdę ta nie chce wybuchnąć? Ej, tu jest drabinka. Do góry. Już! Tam na pewno jest. Czym strzelać? Znaczy, czym miałoby buchnąć? Już chyba widzę butlę. Ta, dupa, dobra. No, starałem się, wiecie? Tutaj nic więcej nie ma poza osłabiającą buławą. Nie, jest! Jest parę beczek, dobra. Czyli gra jednak jest miłosierna. No wybuchnij. Dobra. I jeszcze jedna beczuśka. Ej, on już nie żyje. Nice. Dobra, pora zejść na dół. A kto wie, może tu jakaś apteczka, jakiś napój energetyczny, coś. Chyba nic z tego. Dobra, zjedziemy sobie tu. Zejdziemy. Cian, proszę, nie rób tego. Dobra, nie dasz rady. Przykro mi. A jednak dałaś radę, dobra. Uciekaj! Uch, i skopa! Skopa w locie, wszystko, dobra, typowe co? 109 wytrzymałości, więc nie. Za słabe. Napój energetyczny? Kurde, nie sądziłem, że będę tutaj co chwilę potrzebować jakiś apteczek. O, tamten sobie je. To poczekajmy chwilę, zróbmy sobie tutaj takie kółko. Zamknijmy. O, tak, tutaj się. Możemy trochę podregenerować. To będzie boleć? Nie będzie boleć. Kurde, tyś duży. Dobra, pozbądźmy się tego. Joj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 
Dobra. No, dobrze. $576. Nice. Czy ktoś tutaj jeszcze będzie? Dobra, tam są jakieś płotki. Na razie sobie nie będę zawracał nimi głowy. Chodźmy tędy. A, nie pójdziemy tędy. Okej, no to idziemy. Tak jak pokazuje mapka. Nawet o tym nie myśl. Tam jest kolejny. O. O, fajnie, maczeta zaraz się skończy. Wiesz co? No właśnie. Taka cisza. O, no. Czy tutaj znajdę jakąś beczułkę? Nic z tego, ale mam pomysł. Dobra, czyli przedmioty tutaj znikają. Misterny plan legł w gruzach. Pora iść dalej. 30 lat później. Jeszcze latarka się skończyła. Cholera. Naprawdę tutaj nie ma żadnego bum-bum? Przydałoby się jakiś bum-bum. No padaj ty Zbirze w końcu, no. Jejku. Dobra. Co z tobą teraz? Dobra, spróbuję przebiec. Udało się. Świetnie.
Ja sobie zamknę. Cholera, chciałem tu przejść. Zamykaj. Śpi. Bo tutaj są rzeczy. I kolejny dowód tożsamości. Dobra, warto tutaj wykorzystać jakiś punkt. Co by tu wybrać? Do walki wręcz od tyłu. No nie wiem, czy dobrze robię, że nie wykorzystuję tej furii. Jakoś mi tak nie jest po drodze do niej. O kurde, to cię mam ty. Dobra, ty sobie wybuchniesz. No i pięknie. Było bum bum. Co my tutaj mamy? Tutaj chyba nie ma nic. Jakieś bambusy. Dobra, zgaszę latarkę, żeby znowu się... Napój energetyczny to nie. Nic tam nie było, kurde, aż dziwne. Dobra. Stój sobie tam i sobie patrz w tą ścianę, jak gdyby nigdy nic. Dobra, tutaj mamy co? Jednego wojaka. To było całkiem interesujące. On już leżał i potem wybuchł. Dobra. Cyk, skopa. Który ty masz poziom? 17. Muszę poczekać. Co my tu mamy? Warsztat. Dla mnie bomba. Chciałbym sobie od razu naprawić tą moją maczetę. Prowizoryczna maczeta. $791. Zużyta maczuga 140... To... Dobrze, ten... Nieszkodliwa maczeta. Felerny sierp. No dobra, weźmy jeszcze to. I teraz pytanie, czy mogę stworzyć? Nie mogę stworzyć. I tutaj mamy kolejny dowód tożsamości. I nic więcej. O, apteczka! Bierz ją. Apteczka się przyda. Napój. Ten jakiś słabszy jest, nie? Dobra, zgaszę latarkę. No dobra, widzę, że jest beczka. Znaczy, o, butla. Butla wybuchowa. Czego mam się tutaj spodziewać, co? Na pewno śpiochów. Mamy wybuchowego gościa. Bombowy gość. Chodź tutaj. Wybuchnij sobie przy niej. Pyk. Dziękuję bardzo. No kusi, żeby tak na przykład tutaj podejść, zobaczyć, rozejrzeć się, ale akurat nic tutaj nie ma. Nie, nawet nie próbuj. Wytrzymały tyś. Dobra, ja cię skopię cię. Co ty jeszcze żyjesz? Dobra. No ja wiem, że ty wstaniesz. Co ty sobie myślisz, kurde, tej? Że ja się dam tak łatwo zrobić w bambuku? No proszę cię. Znowu warsztat?
Czy ja o czymś nie wiem? A tutaj? Co tutaj jest? A, ślepy zaułek. No dobra, nie do końca taki ślepy. Kastet, kurde, co wy z tymi kastetami? Aha, podmienić. Co on ma? 172, a ja bym mógł wyrzucić coś, co ma... O, na przykład ten zepsuty nóż kuchenny. Mogę wyrzucić. Maczuga ma 182, więc warto byłoby tutaj ją wpakować, kurde. Cyk. Felerny sierp. Wyrzuć. Weźmiemy ten chuligański kastet. Kto wie, może akurat coś dobrego z tego wyniknie. Ty już nie wstaniesz. Dobra. Widzę, że tu chyba trzeba mieć schemat. Geronimo! Ale na razie jeszcze nie. Nie, nie, nie. Nie ma tak dobrze. Puch! Potnijmy ich tu. Idziesz? Shit! Kurde. Nie, nie, nie. Tą butę sobie muszę zostawić. Ty sobie wybuchnij. Okej. Kurde, jak daleko jeszcze... O, proszę. O kurde, ale żeś mnie to... Szybki tyś. Nie spodziewałem się go tak szybko. Dobra, pieniążki, pieniążki, dajcie mi pieniążki. Dobra, następne szajbusy. Chodźcie tu. Dobra, ale ci odetnę nogę. No może nie odetnę. Nie, nawet się nie rozpędzaj mi z tymi łapami. Cyk. Dobra. Duży co? Chyba podniosłem jakiś duży gwóźdź. Wygląda na to, że to jest chyba wszystko. No tam już się dostać nie mogę. Chyba, że... Kurde, gdzie były te skrzynki? Nie, no za daleko, no zdecydowanie za daleko. Dobra, chodźmy. Chodźmy, chodźmy, bo szkoda czasu. Weźmy sobie napój. I wyjdźmy w końcu z tych... Ugh. Rozdział siódmy. To tak szybko miga, że ja nawet nie jestem w stanie doczytać, co tu jest. Dobra, wyszliśmy w końcu z kanałów. Jesteśmy teraz w... Oj, policjant. Ale chyba jakiś taki... Dobry. Naprawię sobie znowu tą maczetę. Kurde, ale ona się sypie strasznie. Niby taka dobra, ale z wytrzymałością to cienko. Bardzo cienko. O proszę, policjant. No, to na pewno. Jest więcej. No wiesz co, no sporo poświęciłem, żeby tutaj do was dotrzeć. Well. Mamy tu całkiem sporą lokację i sporo jest tutaj ocalałych. Dobra, chodźmy, gdzie nas kieruje. Kieruje nas tutaj. Dzień dobry. Indiana Jones. Burmistrz. You're here to find food and medicine. Well, I'm sorry, but that's impossible. Our supplies are limited and we need everything we have. That's all I have to say to you for now. People are waiting on me and I have things to do. Cóż. No nie był zbytnio miły. That asshole just said the exact same thing those motherfuckers at the police station did. Things go to shit and it's every fuckwit for himself. The
300 families. The flushest motherfuckers in the city. It's just like New Orleans. As long as they got theirs, who gives a shit if the ghetto burns? Man, they're just playing for their own team. And I think it's about time we did the same. What are you saying? I'm saying that we have to find that guy on the radio. And the lifeguard? We promised to help. Oh, fuck the lifeguard, man. If not for him, we wouldn't be stuck here like this. Make the call. Jen, are you there? Beep, beep, beep. Yes, I'm here. Were you able to get anything? We're calling it off. Come get us at the sewer exit. Wait, what are you planning to do? Look, if we're gonna survive, we need to get the hell out of here. No one here is gonna help us. We're supposed to be the ones helping. We're the only ones who can. I couldn't help my father, but I can help the others. Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time here. I promised I would get those people food and medicine, and I will, with or without your help. We're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, Dahl. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not gonna make it either. No one's going to make it if we don't help them. The girl is right. What do you want to do, Jin? It's up to you. I want to supply everyone. The resort, the church, the police station. The motherfuckers at the police station? Are you kidding me? We'll supply everyone but the police station. Are you kidding me? Those assholes can fend for themselves. Then we'll find the voice from the radio. Agreed? I'll be at the sewer exit. Over and out. Jestem raperem. No dobra, zadanie ukończone głową w mur. Teraz pora wziąć się za kolejne zadanie. Idziemy właśnie do wykrzyknika. Idziemy znowu do tego burmistrza. Gdzie jest nasz Indiana Jones? Kurde, znowu to nie tutaj. O, tu jesteś, o wilku mowa. Not far from here is a market. The problem is it was overrun by one of the rascal gangs. They'll kill you as quick as look at you. But I know a way through the sewers. It's not an easy trek, but you don't look the type that's easily discouraged. Interested? Yes. All the entrances to the market are barricaded, except for the one that very few know about. Head downstairs and talk to the guard at the door. That old drunk will let anyone through if you offer him a little favor. It's the only way. It's the only way. No to co? No to idziemy na dół do jakiegoś tam odrut. I to by było na tyle. Gdzie jesteś, mój strażniku? Hello. Aha. I'm not supposed to let anybody by, but I could turn a blind eye if you could do something for me. Sure. I'm stuck here for the time being, guarding this goddamn gate. I can't even leave to have a bloody piss. So if you could go upstairs to the mayor's office and look for a bottle of booze, I'd appreciate it. Anything will do. If I'm gonna bloody sit here waiting for doomsday, the least that pompous jerk can do is make sure I'm properly lubricated. You wanna do it? Zawsze albo chodzi o jakiś alkohol, albo o pieniądz. Wiesz. To nie jest to? Alkohol. Proszę cię bardzo, oto upragniony alkohol. Dzięki i na razie. Zaraz, chwila. Czy ja mam wszystko naprawione? No oczywiście, że nie. Tylko kurde, czy mi się opłaca to naprawiać? No tą maczetę mogę ulepszyć, dobra. Czy ja mogę coś stworzyć? Oczywiście nie, więc...
kanały, nadchodzimy. Wyprawa do supermarketu. No tak, oczywiście, bo przecież jak żeby inaczej. Musi prowadzić przez cholerne kanały. Ała! Nie ma tak dobrze. Dobra, tamtą sobie zostawię. Dawaj portfel. Tobie się już raczej nie przyda ten portfel, wiesz? Algi. No hej. Czy któryś z was biega? Nie. Dobrze. Dobra. Jeszcze został tylko ten. Cudownie. Mamy tutaj pana Bombkę. No ładnie, no właśnie, wybuchnij sobie. Łomliwa pałka 160, gaz rurka 29. No, no raczej nie. No, nie ukrywam, że z tą latarką może być ciekawie tutaj. Nie tutaj. Trzeba chyba tędy iść. Ja już tylko czekam, aż będzie ten... O kurde, dużo ich tutaj. Cofnę się. O kurde, ja tutaj nie mogę... O! O, shit! Ale fuks. Nie wiedziałem, że nie mogę. Znaczy, no wiadomo, kucając, nie mogę strzelać im z kopa. Dobra, ty sobie wybuchnij. Ty oczywiście wstaniesz, jak żeby inaczej. Nieszkodliwy nóż podwójny. Cholera, mogłem iść do jakiegoś handlarza. Nie pomyślałem o tym. Napój energetyczny. Kyc. Uff, dobra. Już jesteśmy. No, sprawnie to idzie. Sprawnie, sprawnie. Tylko, że... Cholera, nie mam za dużo naboi. Koniec wyżerki. O proszę, średnia apteczka. Apteczka. Coś mi głos wsiada, więc przepraszam was za to. No hej. O kurde. O kurde, dobra, idę po... Po gaz. Hej, łapcie! Kurde, za daleko. Grunt to sobie ule usprawniać pracę. Kurde, tam jeszcze jest. Tu też? Nie wstawaj. Nie wstawaj, nie wstawaj. Poczekaj sobie. No. I co tu mamy? Cierń. Owoc, napój.
nic więcej nie ma. Śruby. O, ładnie, właśnie. Coś tutaj takiego przydatnego, powiedzmy. Drut, gwoździe, idealnie. Owoc to już nie. No tutaj poziom drugi. Kurde, że też nie pomyślałem. Mogłem sobie odblokować sobie. Tak. To jest mój wokabularz słów. Damy tutaj. Dobra, teraz tu. Kij cierń. No i zobaczymy, co teraz pokażesz. Tutaj powinna być apteczka, ale oczywiście jej nie ma. Duża bateria. Pieniądze, dobrze. Motyla noga. Teraz już wiem, dlaczego tyle było apteczek. No. No. Mięsko. To sobie wróciłaś do jedzenia, tak? Coś mi się wydaje, że tu będzie niezła draka. Uf. Cholerka. No to wchodzimy do marketu. Spodziewamy się. O, mała paczka amunicji do pistoletu. Dostań się do głównego holu. Dobra, no to za chwilę, dobra? Dom, nie wstawaj. O! Ty tam zostań, nie ruszaj się. No dzisiaj... No, cudownie. Mydło. I kolejny dowód tożsamości. Trochę pieniędzy. Super, fenomenalnie. Pusty safe. No nie, kurde, to już się cieszyłem, że... Alkohol. No i tak, no to, to by było na tyle tutaj. Otwieramy ten główny hol. Who the fuck let you in? Time to die. Dobra, no to mamy teraz trochę strzelania. O, strzelałem jak z machine guna, kurde. Hello. O, ty sobie tam po prostu jesteś. Dobra, gdzie wy jesteście u licha, co? W sumie nie pomyślałem, mogłem wziąć jakiś lepszy pistolet. Dobra, ja sobie przeładuję. Dobrze, że tutaj jest tyle apteczek. Ile mam amunicji? Nie mam za dużo. Puf. Dobra, dojadę cię! Ups. Pi. Ale było gorąco.
A. Rambo! Puf! No jesteście słabi. Jabłka! Jedz jabłka! Pi! Dobra, mam trochę więcej amunicji, więc już można tutaj z nimi coś... Hello! Mam mieć, kurde, zaskoczył mnie. Dobra, co ty masz tutaj za pistolet? Lepszy. Jakiś boss? O, proszę, jest boss. Chyba trochę mocniejszy mam pistolet. No tak padli, jakby chcieli. Tutaj? Nie. Tam jest gość. No pięknie, kurde, nie ma tak jak przeładowywać na środku. O, jest! Uwierzcie mi, że strzela się tutaj naprawdę dziwnie. Ta postać tak... Znaczy nie postać, tylko... A w sumie nie będę się tłumaczył. Nie umiem strzelać i tyle. O kurde, za dużo ich. Widziałem tam jednego. Muszę się schować. Nie jest to 7 days. Dobra, żyję jeszcze. Puf! Dobra, wygląda na to, że chyba to wszyscy. Nieszkodliwy? Pistolet, dobra. Trzeba tutaj zobaczyć, czy... jakiś pistolet mogę tutaj podnieść. O, widzicie? 707 na przykład, nie? To już jest trochę lepiej. Muszę się czegoś napić. Pij. Pij energetyki! Tak. Zdecydowanie. Dobra, daruję sobie tutaj przeczesywanie. Czy jeszcze będę się tutaj z nimi naparzał? Wygląda na to, że tak. No powiem wam, sprytni jesteście. Kopiemy go. Cyk, cyk, cyk. $26. Dobra, szajbusy. Cisza i spokój. Fajnie, coraz więcej tych apteczek mam. W ostateczności można ich tam użyć później. Ale powstrzymuję się. Póki nie ma takiej potrzeby, nie biorę. No pięknie. Jeszcze ciebie mi tu brakowało. Jaki balet? Nie wstawaj. Ej, w to mogłem strzelić. Nie pomyślałem o tym. Dobra, podniosę pistolet. I wygląda na to, że trzeba będzie tutaj wyważyć kolejne drzwi. Ocalony. Ekstra batonik. Dobra, apteczka. Wygląda na to, że chyba czeka mnie jakaś walka z bossem.
O kur... Dobra. Kurde, dobrze widzę, ile ich tam jest? Pozbędę się wszystkich. Kurde, poukrywani cholery. O kurde, masz pancerny. Ja pierdzielę, ile ich tam jest. Aj. Dobra. No nie mogłem go trafić. No ewidentnie nie mogłem go trafić. O, tu ładny hedzik wjechał. Bom! Smacznego! Next, please. Z tamtej strony jest dwóch. Tylko gdzie? Ach, tu! The bigger they are. O ty skubańcu, chciałeś się tutaj karabinem bawić, tak? Kurde, nie podniosę, bo potrzebuję 20 poziom. A! Co ty tam tak kukosz? Chyba wszyscy. Wymagany poziom 20. Dobra, to ja sobie coś tutaj wezmę. Na pewno sobie będę... Wiecie co zamiast tego? Czemu nie mogę podnieść? Chciałbym go chociaż podnieść. Dobra, ten wypaczony rewolwer. Cyk. Podnoś to. Dobrze. Kurde, ale tu jest zapasów. O kurde, są emocje. Są... Last one. Load it, we're covering you. God damn it. O kurde. They're coming. Oh shit. You've got company. Hurry up. O kanał. Dobra, moi drodzy. Ja się tutaj z wami żegnam. Znowu jesteśmy w kanałach. Dlaczego? Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, jeśli podoba się seria, podobał się odcinek. Ja się tutaj już z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i do następnego.